Jesteśmy w miejscu, w którym rozpoczęła się właśnie inwestycja przebudowy ulicy Narutowicza, ulicy Kraszewskiego. Jak wiemy, jest to zadanie, które było wpisane w budżet już od dłuższego czasu. To nie jest zadanie realizowane dziś, tu i teraz, tylko od co najmniej 2 lat prezydent miał wiedzę i świadomość tego, że to skrzyżowanie zablokuje ruch na drodze krajowej 91. Dziś widzimy, jak prezydent przygotował się do tego zadania, a w zasadzie jak się do tego zadania nie przygotował. Są z nami mieszkańcy, którzy chcieli wyrazić swój sprzeciw, w jaki sposób zostali potraktowani. Ja chciałem przypomnieć, że dzielnica Miłaczki jest to dzielnica, na której w większości nie mamy chodników. Ulica Architektów, która w tym momencie przyjmuje w większości ruch, jest drogą niebezpieczną, drogą, na której można stracić życie i zdrowie. Ja jako radny wielokrotnie interweniowałem w tej sprawie u pana prezydenta, składałem wnioski po to, aby przygotować tę ulicę na przyjęcie takiego alternatywnego przejazdu na czas remontu. Niestety ani w budżecie miasta, ani w tak zwanej wieloletniej prognozie finansowej takie środki nie zostały zapisane. Co gorsza, to zadanie nie zostało w sposób należyty przygotowane. Z tego miejsca prosimy służby miejskie, a w zasadzie upraszamy o to, aby w dniu jutrzejszym, od samego rana, stosowne służby, które są do tego powołane, przestrzegały tutaj kierowców na skrzyżowaniach, w jaki sposób się zachować, jak bezpiecznie ominąć tą część dzielnicy i w jaki sposób tak naprawdę dokonać objazdów. Bo dziś, jadąc tutaj od strony miasta, czy też od strony dzielnicy Bartodzieje, nie wiemy tak naprawdę, w którą stronę należy wjechać, aby było bezpiecznie. Kierowcy wjeżdżają tirami w ulicę Architektów. Jest to po prostu niedopuszczalne. Stoimy tutaj co najmniej pół godziny, nie widać ani jednej służby policji, która w tym szczególnym okresie powinna właśnie co najmniej tydzień być tutaj i tym ruchem kierować. Drodzy Państwo, to co się dzisiaj wydarzyło, to rzecz niesłychana. Drodzy Państwo, obiecywano nam czas na profesjonalizm. Spójrzcie, drodzy Państwo, droga z ograniczeniem 8 ton. Kilkaset tirów dzisiaj tą drogą przejechało. Wraz z radnym Rafałem Dębskim alarmowaliśmy o tym na poprzednich sesjach, na komisjach, o tym, że taka sytuacja się wydarzy. Drodzy Państwo, nikt nie pofatygował się, aby dzisiaj poprosić służby policji, służby dzielnicowych o to, ażeby te tiry, które łamią prawo, które wjeżdżają w dzielnicę, do której jest ograniczenie 8 ton, aby nie wjeżdżały, aby zawróciły. Można było przygotować alternatywę. Mamy duży parking na Pomie, na którym można zakręcić. Te auta mogą wrócić. Te auta wcale nie muszą wjechać tą drogę. Ulica Architektów nie ma chodników. Drodzy Państwo, Ulica Architektów przecina w jej połowie ulicy gruby rurociąg, rurociąg gazowy, który jest wybudowany w latach 50., 56 rok dokładnie. Rurociąg ten nie ma żadnego przepustu, nie ma dokumentów, które mówiłyby o tym przepuście. Drodzy Państwo, apelujemy do władz miasta, aby poważnie podeszły do mieszkańców, aby poważnie zajęły się problemami mieszkańców. Drodzy Państwo, przebudowa drogi krajowej to wyzwanie, ale drodzy Państwo, wy żeście do tego wyzwania zostali powołani. To myśmy wam zawierzyli, że to wy, budując drogę, przebudowując drogę, będziecie znaleziecie, drodzy Państwo, taką alternatywę, która nie będzie narażała mieszkańców tej dzielnicy. Ci wszyscy mieszkańcy, którzy są za mną, to mieszkańcy, którzy tutaj przyszli w ciągu ostatniego pół godziny. Pół godziny żeśmy z mieszkańcami rozmawiali. Gdyby tak naprawdę była informacja, że co się dzieje, tu byłoby nas kilkaset osób. Tu są mieszkańcy ulicy Architektów, ulicy Łącznej, ulicy Norwida. Drodzy Państwo, nie ma mieszkańców Topolowej i szeregu innych ulic, które tak naprawdę dzisiaj dotknięte są tym problemem. Bardzo prosimy, aby ktoś wreszcie poważnie potraktował mieszkańców i zajął się tym problemem. No można było może alternatywę zrobić taką, że ruch jakiś tu naprzemienny zrobić ze światłami, z czymś. Są takie drogi, ja jeździłem już do Sieradza i była tam 4-kilometrowa droga, która była naprzemienna. Raz była jedna strona robiona, raz druga. Może by była tutaj taka sytuacja dobra, żeby akurat w tym momencie zrobić ten ruch naprzemienny ze światłami. Może by bardziej odciążyło ten ruch tutaj lokalny tam. Może osobówki by jeździły, ale tiry by już tutaj mogły sobie przejeżdżać, a nie jeżdżąc ulicami Architektów, Wiejską, teraz Łączna. Tam wszyscy jeżdżą. Ja się martwię o te osoby, które na przykład wracają ze szkoły, jadą rowerem, że coś się stanie, potrąci ich ktoś, nikt nie udzieli pomocy, no i nie zauważy nikt. Może się coś stać, ja się martwię teraz nawet chodzić do szkoły, wyjść z domu.